Ryszard Czerwiec odebrał w środku pola piłkę Bartoszowi Tarachulskiemu i po składnej wymianie z Jackiem Dębińskim i Zbigniewem Wyciszkiewiczem strzałem z 16 metrów pokonał Piotra Wojdygę. Następna akcja przyniosła Widzewiakom kolejną bramkę. Jej autorem był Ryszard Czerwiec. Od tego momentu... Słowa wypowiedziane na chwilę przed meczem, bo już pierwsza akcja kolegów zakończona jego strzałem dała Widzewowi prowadzenie. Pozwoliło... Prowadzili składną kontrę, po której Ryszard Czerwiec uzyskał po raz drugi prowadzenie dla gości. Tej straty Stal nie była w stanie już odrobić, tym bardziej, że od 64 minuty... Pomocnik Łodzian po długim rajcie strzelił z dystansu tak precyzyjnie, że Płaszkiewicz mógł tylko wyciągnąć piłkę z siatki. Do przerwy było więc 2-0 dla Widzewa. Osiął na wielką niespodziankę. Widzew to jednakże zespół z charakterem. Strzał Miążkiewicza, dobitka Czerwca i w ten sposób Widzew wygrywa we Wrocławiu 2-1 ze Śląskiem. Teraz jednak jedzie do Warszawy na mecz z Legią. Ogromne nieporozumienie pomiędzy obrońcami i bramkarzem ŁKS-u i Ryszard Czerwiec podwyższa rezultat spotkania na 2-1 dla Widzewa. Oczywiście ataki niesłabły, wymarzony początek drugiej połowy i przepiękny strzał Ryszarda Czerwca. Niedawno złamany palec, długa rekonwalescencja, powrócił wreszcie do zespołu, no i powrócił w stylu, który na długo pozostanie w pamięci widzów. Kto wie, czy nie najładniejsza bramka tej czwartej rundy spotkań, zresztą będą się Państwo mogli przekonać, zaprezentujemy wszystkie, które strzelono podczas dzisiejszego wieczoru. ...od mocnego uderzenia Łodzian. Już w 5 minucie spotkania Ryszard Czerwiec fantastycznym strzałem lewą nogą pokonał bramkarza Śląska Tomasza Bobla po raz pierwszy. Warto popatrzeć jeszcze raz na tę akcję, bowiem złożenie się do strzału i samo uderzenie naszego rozgrywającego było naprawdę przedniej marki.